Dodatkową niewątpliwie korzyścią jest to, że są dopłaty do tych zwierząt doraz zachowawczych. Jeśli chodzi o bydło mleczne, sprzedaż jest na poziomie 4,5 miliona litrów rocznie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Malinowski. Dzisiaj jest początek maja, chciałabym Państwa zaprosić na pastwisko przy gospodarstwie, które jest malowniczo położone w Gilowie pod Dzierżoniowem i jest to ośrodek hodowli zarodowej Przyrzeczyn Zdrój. Jesteśmy w Gilowie, gdzie są zwierzęta. Dzisiaj będziemy chcieć porozmawiać ogólnie o tym gospodarstwie, ale również, a może przede wszystkim, o rasach zachowawczych. Pani Magdo, może troszeczkę o sobie? Magda Rzepka-Kucharska. Pracuję tutaj od 18 roku, więc dosyć niedługo. Wcześniej pracowałam przy krówkach. Więc całym sercem jestem tutaj związana z krowami. Wykształcenie, oczywiście kończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Wrocławiu na kierunku zootechnika, więc od początku było planowane, że ze zwierzętami będę miała do czynienia, bo zawsze całe życie miałam zwierzęta i tak jak mówię, że całym sercem jestem przy tych zwierzętach. Pani Magdo, a skąd wzięła się miłość do tych zwierząt albo ogólnie do zwierząt? Myślę, że ogólnie do zwierząt, bo prywatnie też mam i konie, i psy, i koty, i papugi kiedyś miałam, więc taki mały zwierzyniec w domu jest. Krowy tak naprawdę dopiero w 13 roku, jak zaczęłam pracę zawodową, zostałam związana z krówkami. Oczywiście jako dziecko też mieszkam na wsi, więc na wsiach zawsze były krowy. Teraz mam całe stado, tak można powiedzieć. Pod opieką ponad 1300 zwierząt. Ale 1300 zwierząt to jest ogólna liczba, którą tutaj macie? Tak, to są wszystkie zwierzęta, wszystkich ras, ponieważ trzeba powiedzieć, że mamy kilka ras tutaj. Na pastwisku widzimy dwie rasy zachowawcze, polską czerwoną i polską czerwono-białą. Do tego mamy rasę mleczną holsztyńsko-fryzyjską w odmianie czerwono-białej, więc też piękne zwierzęta. I zwierzęta mięsne limuzę. Każda krowa jest inna, tak? One mają swoje charaktery, więc tutaj rasy zachowawcze też są bardzo ciekawe. Szczególnie polska czerwona, ponieważ ona jest tak naprawdę bardziej prymitywna od polskiej czerwono-białej. I muszę powiedzieć, że tutaj rządzi między w stadzie, więc jeśli mamy, bo mamy do czynienia, że łączymy te zwierzęta wszystkich ras mlecznych i widzimy, że nawet jałówka potrafi ustawić sobie hierarchię i tutaj gonić starszą krowę w starszej laktacji. Skąd w ogóle pomysł na rasy zachowawcze? Tak było od początków, jeżeli chodzi o charakter tego gospodarstwa? Jako ośrodek hodowli zarodowej mamy też wyższy cel, nie tylko produkcja mleka, tak? Nie tylko produkcja wołowiny, więc tutaj naszym nadrzędnym celem jest hodowla, jest tutaj bioróżnorodność też tych ras, utrzymywanie zasobów genetycznych, więc tutaj ma to przede wszystkim na celu utrzymanie tych genów. To są nasze polskie rasy i fajnie, żeby w Polsce były utrzymywane i był dostęp do tej genetyki. No właśnie, jeżeli jestem rolniczką, a jestem rolniczką i mam niestety tylko owce, jeżeli chciałabym nabyć którąś z tych ras zachowawczych, które wy tutaj macie, teoretycznie mogę od was kupić te zwierzęta? Tak, ponieważ naszym celem jako ośrodka hodowli zarodowej jest też sprzedaż tych zwierząt polskiemu rolnikowi, więc teraz w ostatnich latach jest bardzo duży popyt na rasy zachowawcze, ponieważ one też pięknie wyglądają w agroturystyce. No, musimy zobaczyć, jak naprawdę te zwierzęta nie są wcale takie duże, nie mają dużych wymagań żywieniowych, więc bardzo dużo rolników do agroturystyki bierze te krówki na mleko, na sery, ponieważ jakość mleka też jest wybitna, bardzo dobre sery się produkuje od nich, a przy tym one są też piękne. Jeżeli ja
zdecydowałabym się na którąś z tych ras zachowawczych, jakie miałabym korzyści jako rolnik? Dodatkową, niewątpliwie korzyścią jest to, że są dopłaty do tych zwierząt do ras zachowawczych. Tutaj też jest wsparcie dla polskiego rolnika, żeby utrzymywać te zwierzęta w rasach zachowawczych. Ponadto polską czerwoną można też użytkować w dwóch kierunkach. Jest to użytkowość mleczna, a także mięsna, więc nie tylko osoby, które chcą mieć mleko, no to też mogą je użytkować pod kątem mamek. Przeciętnie w Polsce, pani mówiła, co byłoby smutne, jest 3,1 laktacji, to jest okres życia krowy. Ale niestety tutaj jest mowa o krowach mlecznych, typowo o holsztyńsko-fryzyjskiej mówiłam. Tutaj oczywiście długość życia krów zachowawczych jest nieporównywalnie większa. Mamy sztukę, która ma 17,5 roku, góralkę, więc jest to sztuka, która już nam nie daje mleka, ale jest z nami i zostanie z nami do końca, więc tutaj tak sentymentalnie też podchodzimy do tych zwierząt. Tak więc rasy długo żyjące, o dobrym zdrowiu, naprawdę bardzo dobre nogi, dobry róg kopytowy, więc tutaj też nie ma problemów z racicami. Te zwierzęta dlatego nadają się na tereny górzyste, poradzą sobie w każdych warunkach. Zostając przy tej ilości laktacji, jak długo wasze krowy żyją? Nasze stado, jeśli chodzi o stado holsztyńsko-fryzyjskie, za tamten rok miało 4,4 laktacji, więc jest to o wiele dłuższy okres użytkowania niż średnia krajowa. Natomiast rasy zachowawcze, jest to na pewno ponad 5, ale muszę dokładnie sprawdzić. Niestety nie pamiętam tej wartości, ale tak jak mówię, są naprawdę długowieczne. My je oczywiście nie utrzymujemy cały rok na pastwiskach. Jest to tylko okres wiosenno-jesienny, więc samo to, że wychodzą na te pastwiska, no to też mają tutaj zapewniony ruch. Zresztą na swojej oborze też nie są wiązane, co mają oborę otwartą, dostęp do okulnika, więc tutaj cały czas one są w ruchu. Nie ma problemów właśnie z motoryką. Najgorszy problem, jeśli chodzi o rasy zachowawcze, no to myślę, że faktycznie tutaj płodność, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że my kryjemy, inseminujemy, tak? Gdybyśmy tutaj używali bucha, jak wielu hodowców robi, no to o połowę myślę, że zmniejszylibyśmy tutaj brakowanie pod tym kątem. Bo jeżeli chodzi o karmienie tych zwierząt, to wy jesteście prawdopodobnie samowystarczalni, ponieważ jesteście bardzo dużym gospodarstwem. O to spytam oczywiście jeszcze prezesa. Co one jedzą? Co mają w jadłospisie swoim? To prawda, bardzo dużo komponentów do tego, co mają na stole paszowym, produkujemy w własnym zakresie. Ale niestety nie wszystko, więc tutaj śruty mamy z zakupu, śrutę sojową i rzepakową. Oczywiście można powiedzieć, że te zwierzęta wcale by nie musiały mieć tak wysokiej, bogatej dawki, ale mamy faktycznie dajemy do TMR-u również śrutę rzepakową. I żywienie jest podzielone na dwa etapy, więc w okresie wiosenno-jesiennym, gdzie zwierzęta są na pastwiskach, no to tutaj praktycznie większość czasu jedzą trawę, tak? Wracają wieczorem do swojej obory i tam dostają kiszonkę z kukurydzy, kiszonkę z trawy, kiszonkę z lucerny i troszeczkę białka w postaci śruty. Natomiast w okresie zimowym, gdzie zwierzęta no, muszą troszeczkę bardziej energetycznie dostać więcej troszeczkę paszy, więc tutaj te składniki też się zmieniają. Może taki aspekt jeszcze też by interesował naszych widzów, jeżeli chodzi o koszt zakupu takiej krowy. Jeśli chodzi o rasy zachowawcze, sprzedajemy jałóweczki cielne i buchajki do krycia, więc tutaj teraz ceny troszeczkę wariują, ponieważ koszt odchowu zwierząt idzie cały czas do góry. Jeszcze niedawno mieliśmy cenę 6,5 tysiąca za taką jałóweczkę cielną do wycielenia już, która jest w programie, tak, gdzie też będzie można uzyskać pieniądze dotacji. Buchajki hodowlane już sprzedajemy w takim wieku, gdzie one będą mogły skakać, gdzie będą mogły wejść do stada i już zostać tatą. I co, tak. I zaczynać. I płacić alimenty? Oby nie.
miałem dużo do płacenia, miałem, mam nadzieję. Zawsze na to liczymy, że się sprawdzają nasze buchaje. Więc takie sprzedajemy i teraz sprzedawaliśmy po 8 tysięcy netto takiego buchaja, który wchodzi w stado i zaczyna kryć oczywiście z wszystkimi dokumentami, z potwierdzeniem pochodzenia, więc tutaj też to też jest bardzo ważne. Polska Czerwona. To jest ta rasa, która jest Pani ulubioną, ukochaną, czy jest jakaś inna? Z zachowawczych tak, to jest moja ulubiona rasa, dlatego że te zwierzęta też mają bardzo ciekawy charakter, co świadczy też o ich inteligencji, są bardzo ciekawskie i dominują w stadzie. Widzimy, że nasze polskie czerwone mają też rogi, tak? Czyli tutaj akurat mamy jedną sztukę najstarszą, 17,5 roku ma i też widzimy jej piękne długie rogi, więc tutaj nasza polska czerwona jest bydłem rogatym. Widzimy też umaszczenie, oczywiście czerwone, ale to nie jest umieszczenie tylko czerwone, mają różne palety barwne, tak? Więc mamy tutaj troszeczkę jaśniejsze, są też wiśniowe, więc można spotkać, mówimy, bydło czerwone, ale tak naprawdę bardzo różna ta kolorystyka czerwieni jest. Czy jeżeli chodzi o wysokość w tak zwanym kłębie, też są różnice? Ta polska czerwona jest wyjątkowo wysoka albo... Nie, to nasze bydło zachowawcze oczywiście jest bydłem dosyć niskim, tak? Jeśli porównamy je do holsztyńsko-fryzyjskiego, no to one to są naprawdę niziutkie. Wysokość w kłębie, jak widzimy tutaj, około 1,45 m do 1,50 m, ale trzeba zwrócić uwagę na ich nogi, na róg kopytowy, który jest bardzo mocny, jeden z bardziej mocnych kopyt u bydła. Dlatego, jak już wspominałam, fantastycznie sprawdzają się w górskich warunkach, na górkach, więc też te nogi są silne. Jeżeli chodzi o wagę? Waga nie przekracza 500 kg, jeśli mówimy o krowie w dobrej kondycji, tak? Bo oczywiście posiadamy krowy takie, które, choćby ta nasza góralka najstarsza, która już się nie doi, więc tutaj ta waga idzie do góry. Pani Magdo, stoimy teraz przed czerwono-białą, ale patrząc na ilość w proporcjach tego koloru, to ta jest bardziej chyba biało-czerwona. Tak, tak, tak wygląda. Oczywiście jest to bydło polskie czerwono-białe, ale tak, ten kolor dominujący też może być biały. Więc akurat tutaj mamy przedstawicielkę tej rasy i jest faktycznie troszeczkę bardziej biała niż czerwona, ale u niej widać bardzo dobrze charakter rasy, ponieważ jest to bydło w typie kombinowanym, czyli nie tylko mlecznym, ale mleczno-mięsnym. I tutaj widać w porównaniu do polskiej czerwonej, że to umięśnienie jest o wiele większe. Więc bydło oczywiście jest zarówno hodowane na mięso, jak i na mleko. U nas przede wszystkim na mleko. I jeżeli chodzi teraz o jej wagę, o jej wysokość, jest różnica do czerwonej? Waga oczywiście jest większa, tutaj nawet o 100, 150, 200, 200 kilo. Wzrost mniej więcej jest taki sam. Oczywiście ta rasa daje więcej mleka niż polska czerwona. U nas osiąga około 5,5 tysiąca za laktację. Podobne ma parametry suchej masy, więc tutaj też nie wspominałam o tym, że mleko, jeśli chodzi o suchą masę, no to też jest wybitne. Potrafimy mieć sztuki, które mają ponad 5% tłuszczu i około 4% białka, więc to są takie nasze rekordziski. Średnia od tych zwierząt łącznie to jest za rok ubiegły 4,65 tłuszczu i 3,72% białka. Udało nam się pozyskać pana Jarosława Bereźnickiego, szefa tego gospodarstwa, na którym jesteśmy. Szefa, czyli prezesa, ponieważ jesteśmy w spółce, prawda, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Jak długo pan tę funkcję piastuje tutaj? No już, jak dobrze sięgam pamięcią, to już piąty rok. Także już trochę czasu ze spółką jestem związany. Wcześniej, no można powiedzieć, że urodziłem się w rodzinie rolniczej, tak, i pochodzę ze wsi, więc ta tematyka jest mi bardzo dobrze znana i dobrze się czuję w tej funkcji. Zatrudniamy około 60 pracowników, dwa gospodarstwa, 2,5 tysiąca hektarów. To tak krótko mówiąc w liczbach obora, tą, którą, w której
tutaj stoimy, to jest obora na 400 krów, także w doju 360 jakieś krówek plus druga obora ras zachowawczych polskiej czerwonej, polskiej biało-czerwonej, a tutaj HF. Jesteśmy w tej chwili na fermie w Gilowie. Tutaj koncentrujemy całą naszą, można powiedzieć, tą działalność. A co znajduje się w drugiej części gospodarstwa? W drugiej części gospodarstwa, w gospodarstwie Stasin, znajduje się obora krów mięsnych oraz przyległe do obory pastwiska. Jeżeli chodzi o pola uprawne, co uprawiacie? To są uprawa kukurydzy, uprawa jęczmienia browarnego, jarego, zimego, pszenicy, rzepaku. Z roślin białkowych, bobowatych uprawiamy. Wcześniej mieliśmy soję, kilka lat prób, natomiast w tej chwili też poszliśmy w uprawę bobiku. Jeszcze pytanie na pewno, które będzie interesowało sprzęt, park maszynowy. Czy jesteście samowystarczalni, macie wszystko, co jest potrzebne? Nie, tutaj akurat nawet nie chcemy być samowystarczalni, jeśli chodzi o niektóre maszyny, sprzęty i urządzenia. Te kluczowe maszyny, które powiedzmy, no, trzeba mieć, tak, ze względu na to, że zmienność pogody jest różna i ciężko by było tutaj sobie dopasować jeszcze usługodawców. Natomiast część prac zlecamy. A co szczególnie, jeżeli chodzi, nie wiem, bo przychodzi mi do głowy kombajn może? Nie. Właśnie tak. Maszyny żniwne, typowo kombajny, zostaliśmy praktycznie z jedną maszyną i w tej chwili no, też decyzje takie, że bazujemy tutaj na wyspecjalizowanych firmach i rolnikach, czy firmach usługowych, którzy pełnią na takie usługi. Panie Jarosławie, a jeżeli chodzi o jakość gleb, czym dysponujecie? Jest zróżnicowanie oczywiście glebowe, natomiast gleby charakteryzują się dobrym wskaźnikiem bonitacji. Klasa gleb trzecia, czwarta, czasami druga, więc tutaj nie możemy narzekać. Natomiast jednym takim z czynników jest duże zakamienienie i z tym to jest naszą dużą bolączką. Macie maszynę do zbierania kamieni? Nie mamy właśnie maszyny. Mamy przymiarki, mamy jakieś tam testy, te testy odbyły się u nas, natomiast nie mamy jeszcze takiego jednoznacznego wyboru, choć zbliżamy się do tego, żeby właśnie taką decyzję zakupową podjąć. I to będzie najprawdopodobniej przyszły rok, ale tu jeszcze właśnie takie ostatnie przymiarki i testy trwają. Przy tej ilości zwierząt i tym profilu również bydła mlecznego. Czy możemy powiedzieć, mógł Pan nam powiedzieć, jakie ilości produkowane są rocznie? Tak, oczywiście. To jest, jeśli chodzi o bydło mleczne, sprzedaż jest na poziomie 4,5 miliona litrów rocznie. W tej chwili mogę się pochwalić, że w stosunku do tamtego roku notujemy duży skok, można powiedzieć tak, bo średnio od krowy doimy około 6 litrów mleka więcej niż w podobnym sezonie w tamtym roku, na co składa się no szereg prac, między innymi na przejście na kiszonki z kukurydzy w technologii Shared Ledge. Zauważyliśmy tu niesamowitą zmianę, jeśli chodzi o właśnie pobieranie pokarmu. Inna rzecz to jest właśnie też dbanie o dobrostan, higienę udoju i to wszystkie elementy składowe zeszły się. No bardzo się cieszymy, bo to dla nas, ja to tak szybko przeliczam, że to około 1,5 miliona złotych więcej w portfelu, więc to jest znacząca kwota. Wśród osób, z którymi dzisiaj będziemy rozmawiać i rozmawiamy, jest pani Bogusława Lewandowska. To, co mnie za serce bardzo ujęło, to jest fakt, że pani Bogusia pracuje z przerwą, nam opowie o tym, 40 lat. Jak to się zaczęło? Jak to jest możliwe w ogóle? Może od tego, że tak długo pracuje pani na jednym miejscu? Co jest takiego szczególnego tutaj w Gilowie? No, Gilów sam jest piękny, w pięknych okolicach. Oprócz tego no, są tutaj krowy, które kocham. Od samego początku pracuję, jak mi się zaczęła kariera w czasie praktyk szkolnych i tak przez cały czas w Gilowie tutaj jestem. Ale skąd te krowy? No te krowy mi się wydaje, że są z dzieciństwa jeszcze. Pamiętam, że rodzice opowiadali mi, że jako 5-letnie dziecko uciekałam raniutko o 5 z domu do sąsiadki, pasłam z taką starą babcią krowy. Myślę, że to był już początek. A później rodzice mieli gospodarstwo hodowlane, też hodowlę zarodową i tak przez cały czas byłam przy tym i to
I to gdzieś jakoś tak zostało we mnie, że tak z rozpędem weszłam w te krowy i pracuję nadal. Za co jest Pani odpowiedzialna? Jakie stanowisko ma Pani tutaj? Przez cały czas jestem na stanowisku zootechnika w OHZ-cie Przyrzeczyn. W tej chwili zajmuję się bydłem rasy mięsnej Limuzę, które jest na gospodarstwie Stasin. Tam jestem już 5. rok. A dlaczego właśnie Limuzę? Bo przecież macie tych ras pięknych, różnych tutaj sporo. Rasa Limuzę została wprowadzona w naszym zakładzie w 2013 roku. Ze względu na wysokie położenie gospodarstwa nie było tak ekonomiczne produkcja roślinna, więc na tych pastwiskach na 249 metrach nad poziomem morza mamy pastwiska. Ile macie sztuk teraz? W tej chwili mamy 227 sztuk, a zaczynaliśmy od 5 jałówek cielnych i około 20 jałówek takich rocznych, które żeśmy pokryli i to jest cała baza. Mamy też najstarszą krówkę, która jest już w 9 laktacji. Ma ksywę babka. Te zwierzęta są kochane, mają piękne oczy. Z takim doświadczeniem, jaki Pani jest, tym szczęściem w pracy, czego można Pani życzyć? O zdrowia i żeby jak najdłużej pracować i być ze zwierzętami. Para.